Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek, firma FX Protect i tutaj dwa zjadliwe produkty, które pewnie część z Was zna, część o nich słyszała, a ja dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć ich sylwetkę. Mianowicie to będzie produkt do zabezpieczania opon, czyli Tire and Rubber Protection od FX-a i cleaner do gumy, do opon, Tire and Rubber Cleaner. Te dwa produkty dzisiaj wystąpią w duecie, także ja nie czekam i zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. No i dobra, powiem Wam tak, detailingowe laboratorium, Dominik tutaj mój znajomy, wspominał mi o tych produktach, zachwalał, polecał, mówił, że bardzo dobrze mu usiadły na oponie, no i ja też chciałem jakby tutaj to sprawdzić, więc w kooperacji oczywiście ze sklepem partnerskim jak zawsze
No, stwierdziliśmy, że taki materiał powinien powstać. No i jest. I teraz tak. Tire and Rubber Cleaner. Produkt gotowy do użycia. Ale jeżeli chodzi o mniejsze zabrudzenia, o jakąś bieżącą pielęgnację, to producent nam rekomenduje rozcieńczenie od 1 do 4 do 1 do 10. I to jest super, ponieważ zwiększa się nam wydajność tego produktu, a jeżeli nie chcecie oczywiście za każdym razem usuwać tych dressingów, tylko chcecie je delikatnie odświeżyć i przygotować na jakąś reaplikację, no to wtedy dobrze jest sobie go po prostu rozcieńczyć maksymalnie możliwie, żeby Wam nie wgryzał się w tą oponę, tak jak widzieliście na materiale. Tutaj akurat dzięki uprzejmości Michała udało się na jego busie szybko wrzucić produkt na oponach, które są zaniedbane, które są typowym wołem roboczym i po spryskaniu natychmiastowo zaczęły nam barwić na brązowo ten cały brud, który na nich był, po prostu zaczął się oddzielać. Później wypracowanie, można było to poprawić jeszcze trzeci raz, jakby się człowiek uparł, ale po dwóch razach naprawdę ta opona wyglądała znakomicie i uważam, że produkt jest świetny, jest produktem naprawdę dobrym. No i tutaj też tym plusem jest właśnie możliwość rozcieńczenia. Drugą kwestią jest to, że FX daje Wam tutaj triggery. Akurat w przypadku tutaj dressingu do opon sobie zamieniłem na gładę, bo ten tutaj ma taką siateczkę, która nam fajnie spienia produkt i stwierdziłem, że bez sensu jest tutaj go ładować, ale do Tire and Rubber Cleanera jak najbardziej, ponieważ możecie albo spryskać sobie bezpośrednio taką mgiełkę na oponę, albo dać sobie ze spieniaczem i wtedy widzicie też, jak ta piana tam powoli nam zaczyna reagować z ogumieniem. No i to jest ok. I to jest ok. Zapach, tutaj nie będę o tych czyścikach do gumy się wypowiadał, jeżeli chodzi o zapach, bo to nie ma większego znaczenia, ale produkt zrobił to, co miał zrobić, przygotował nam opony na kolejny krok, jakim była aplikacja dressingu. No i teraz troszeczkę o tym dressingu. Zapach to jest, ja uważam, że to jest troszeczkę taka czekolada. Mam tutaj taką konsystencję mleka i też kolor taki mleczny jest. I powiem Wam, że zaskoczył mnie pozytywnie swoim efektem, jaki zostawił na oponie. Opona jest satynowa, wygląda dosyć świeżo, ale też w przypadku tutaj akurat tej dębicy, która jest na Passacie, bo w przypadku tego tutaj transportera od Michała, no tutaj wyglądało to troszeczkę inaczej, ale też opona pierwszy raz dostała dressing i wyglądało to znośnie, po prostu znośnie, aż ten samochód zaczął inaczej wyglądać. Więc musicie też pamiętać, że każda opona inaczej ten efekt będzie oddawała. Jedna będzie bardziej w satynę, druga mniej, a to tylko z tego względu, że te gumy po prostu różnie chłoną te dressingi. Tutaj dębica może mieć jeszcze powiedzmy tą fabryczną farbę gdzieś na sobie i nie pije tego dressingu tak mocno jak opony starsze. Także moi drodzy, tutaj no hydrofobowość, musicie pamiętać o tym, żeby dać tym dressingom troszeczkę czas na odparowanie, na doschnięcie, wtedy sobie sprawdzać efekt hydrofobowy. Ja zawsze staram się to zrobić od razu bezpośrednio po nagraniu, ale nie zawsze jest to, nie zawsze wychodzi to na dobre, więc uważam, że trzeba to z tym po prostu troszkę odczekać. No i opony wyglądają dobrze. Wyglądają dobrze, ja ten efekt kupuję, ponieważ jest to właśnie jeden z tych efektów, który mi pasuje. Satyna, taka nowa opona, ona nie ocieka tym tłuszczem. No i też tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, wodnistość, ten dressing nam no, lepiej się rozprowadza. Ja uważam, że te wodniste dressingi dzisiaj dominują, jeżeli chodzi o sposób aplikacji. I na tym tutaj chciałbym zakończyć. Moi drodzy, FX Protect, dressing do opon, cleaner do opon. Oczywiście też te produkty możecie użyć na gumowych dywanikach, nic nie stoi na przeszkodzie, ale ja tutaj tylko w materiale miałem do dyspozycji dwie gumy i na nich Wam to pokazałem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.